Modląc się psalmami, modlimy się z Jezusem. Wydarzenie, któremu na imię Jezus Chrystus jednocześnie rzuca światło na psalmy, interpretuje je, jak i to wydarzenie jest interpretowane przez psalmy, przygotowywane. Z jednej strony bowiem całe Pismo Święte czytamy w świetle tego wydarzenia, a z drugiej strony wydarzenie jest odczytywane, rozumiane, pogłębiane i wyrażane przez Biblię. Ono miało swoją prehistorię, nie wzięło się znikąd, nie wzięło się jak Deus ex machina, było przygotowywane przez długą historię. Przed Chrystusem wyglądało to tak, że mieliśmy pewien model, pewien, jak mówimy, typ, realizację typiczną, która znajdowała się w przeszłości, w przeżyciu kogoś innego, który doznał sytuacji lęku, ucisku, potem okazał zaufanie i te wszystkie postawy wyraził w psalmie. W innej epoce jakiś wierzący, odczytując w tamtym starożytnym świecie i swoim przeżyciu coś współczesnego, własnego, przytaczał sobie przed sobą tamto błaganie, wychwalanie Boga. Każda epoka aktualizowała, czyniła własnym psalmy dzięki analogii sytuacji, dzięki właśnie doświadczeniu, dzięki pamięci, która była wyrażana na różny sposób. Natomiast po Chrystusie, w czasach, w których my żyjemy, jest inaczej. Czytając na przykład psalm 22, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Wspólnota pierwotna rozpoznaje w doświadczeniu Jezusa doskonałą realizację opisaną przez psalm. Z przeszłości psalmisty ten model przenosi się do doświadczenia Jezusa. A więc, gdy dzisiejszy chrześcijanin recytuje psalm, aktualizuje on dla siebie doświadczenie psalmisty, aktualizuje całą historię Starego Testamentu. Nie bezpośrednio, ale właśnie poprzez doświadczenie swego Zbawiciela i Pana, Jezusa Chrystusa.